Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie w udawanym gamingu. Ja jestem Avres, a to jest Tented Grail i aktualnie wybieramy sobie błogosławieństwo na następną sesję gry. Plus 2 dziwne świece na start, plus 20 punktów pełnego zdrowia na start. Losowy przedmiot jednorazowy na start nie potrzebuje błogosławieństwa. Ja myślę, że te dwie dziwne świece by się przydały. W sensie mogłyby być całkiem przydatne. No i teraz... Strażnicy zasypują wrogów gradem strzał, mają niezbyt wysokie statystyki, lecz dzięki starannemu przygotowaniu mogą je znacznie wzmacniać. Okej. Okay. Dobra, spróbujmy. Spróbujmy zagrać tym panem. Po użyciu strzały twój duch zadaje temu samemu celowi jeden dodatkowy cios. Jakiegoś ducha mamy? Kurczę, no brzmi fajnie. Brzmi całkiem, ale wydaje mi się, że i tak ten przywoływacz to będzie... Naprawdę sztos nad sztosy, jeżeli chodzi o postać. Dobra, sprawdźmy, co ten świecarz ma dla nas do zaoferowania. Tam odbywa się część mojej pracy, której nikt nie może oglądać. Nie wolno tam wchodzić. Okej. Ile kosztuje jedna dziwna świeca? Niedużo. To spoko. To kup. Ulepszenia związane z mapą? Nie mamy takich rzeczy. Kup, ulepsz dziwną świecę. O, można ulepszać nawet. O, panie, dobry jak bułka. Dobry. To może byśmy już poszli. Ile mamy? Dwie miksturki żyćka. No dobra. Nie wiem, ile wytrzymamy tą postacią, więc chciałbym... Pokonaj drugą z bestii. No tak, główny. Nowe przedmioty, uj. Dzień dobry. Ja drogę tylko chciałem zapytać, panie Januszku. O kurcze. Dobierasz kartę strzał z cienia. Zyskujesz do końca tury 10 punktów pancerza, następnie zyskujesz 10 punktów osłony. Wow. Wystrzeliwujesz w losowych wrogów serię, zadając 25% obrażeń, plus 25% obrażeń, przepraszam. Zyskujesz do końca tury 10 punktów pancerza. A, czyli to są takie pasywki. Dobierasz dwie strzały. Okej. Okay. Aha, nie mamy tego tutaj. Dobrze, to co? Nie będzie to. Nie będzie to. I nie będzie to. Zadajesz jeden cios. O, tak to działa. I on mi serio zabrał cały pancerz? No to fajnie. Dobrze. Zadajesz jeden cios, za darmo. Fajnie. Ty, to jest... Wow, ogłuszasz wybranego wroga. Co to było w ogóle? Dobra, wszystko jedno i tak go zabijemy, ale... Co to w ogóle było, ty? Wybierz nową kartę. Rzut bolami. Zadajesz jeden cios? Zadajesz jeden cios. 300% obrażeń w kolejnej turze, dobierasz o dwie karty mniej. Nie. Wystrzeliwujesz losowych wrogów w serię, zadając plus 0 obrażeń. Ale obrażenia wzrastają o 10% za każdą strzałę, którą masz w ręku. Dobra. Wybierz dowolność pasywkę po prostu, no. Plus 5 punktów pancerza do końca tury. Jeżeli dobierzesz dodatkową strzałę, zyskujesz 5% obrażeń do końca tury. Dwa ładunki super zdolności na początek każdej walki. Nie, to bym... Myślę, że... Kurde, szkoda, że to jest tylko do końca tury, ale no dobra, to jest początek, może później będzie coś lepszego. Mamy 7 dziwnoświec, więc całkiem spoko też. Proszę ja ciebie zwiększ... Tak, dziękuję. Zwiększmy ten zasięg. Nie lubię tego. Dzień dobry. Na chwilę tylko chcę zobaczyć, co tam kryjecie za plecami. Dobrze, no to co? Wystrzeliwujesz losowych wrogów w serię, zadając 25% obrażeń. Wow. Plus 25... O, to chcę to. Chcę również ten pancerz. Tak, chcę pancerz na pewno. Kurde, mogłem dać strzał z cienia. No ale dobrze. Ściluj do niego. Przecież to
to bez sensu, bo on się będzie leczył zaraz, ale... Dobra. Au. Au. Dobra, daj mi pancerz, daj mi pancerz. Pomoc ducha. Strzał z cienia. Tego. Strzał tego. I strzał tego. Kurde, serio? Liczyłem po cichu, że się uda. Że on zginie teraz. No ale niestety, dobra. Dobierasz dwie strzały, pewnie. Zyskujesz jeden pancerz osłony. Och, osłony. Równy 150% aktualnych punktów pancerza. Wow. Pewnie, że chcę pomóc ducha. Dobra. Bombarda. Wow, to było fajne. Coś aktywowałem, ale nie wiem co. Nie mam pojęcia, co to było. Klikłem na szybko, przepraszam, nie chciałem. Daj mi pomoc. Dziękuję. Przy śmierci zarażeńca strać 6% pełnego zdrowia, 4 punkty? Nie! Jeden za każdy... Nie. To jakieś... Jakieś lewe karty są, to ja nie chcę takich. Do twojej talii do zdobycia... Aha, to są te bezużyteczne karty, dobra. Zyskujesz jeden punkt chwyt łuku, zyskujesz 100% obrażeń do końca tury. Świetnie. Niepotrzebnie to użyłem. Zyskujesz jeden punkt, dobra. Pomoc ducha, no pewnie. Kurczę, te bezużyteczne karty są strasznie denerwujące. Dawaj. Silniejszy naciąg zawsze na propsie. Jej! Czyli nie opłaca się tamtych chłopów zabijać na początku. Walka bezpośrednia. Dobierasz dwie strzały i zyskujesz 30 punktów pancerza. Wow. O, jeżeli masz mniej niż 25 punktów pancerza, zyskujesz 100 punktów osłony. O, to. Dzień dobry. My lord, I'm sorry. That's all I can give you this week. Oddaj mu pieniądze. Oh, I must have mistaken. He looks at you. But since you refused to take such a hefty sum, you see, I think I might have an idea on how to double, triple, or even quadruple. I think I'd need around 5,000 coins to expand. Before you have a chance to react. No, don't worry. Doesn't have to be paid all at once. It can be in on. Nie mam nawet 100. Lipa. O, to jest ten boss, tak? Na pewno go sklepiemy kiedyś w końcu, może. Mam nadzieję, że się uda. Dzień dobry. Dzień dobry. Ile my żyćka w ogóle mamy? 36, niedużo. Dobra, pomoc ducha, to na pewno. Zyskujesz do końca tury 10 punktów pancerza. No tak, byłoby bardzo miłe, gdybyśmy to dostali. Zyskujesz punkty osłony równe 150% aktualnych punktów pancerza. Dobra. No i ścielomy wszystko jedno w kogo. Ogłuszasz wroga. No i proszę bardzo, ogłuszony. Dziękujemy. Ja bym może żyćko użył. Się uleczył troszkę, dziękuję. Ała. Zyskujesz punkty pancerza, zyskujesz punkty pancerza. Dobierasz te strzały, fajnie. To w tego pana proszę. Dziękuję. Dawid, jeżeli masz mniej, nie więcej niż 25 punktów pancerza, otrzymujesz 100 punktów osłony. Zarąbiste to jest. I tu jeszcze za frajer. Za darmo w sensie. Nice. Zyskujesz 100% punktów obrażeń do końca tury. Okej. Zyskujesz punkty osłony równe 150% aktualnych punktów pancerza. Czyli nic. Okej, jak widać.
kurde, nie zginął. Kto? Niech to szynszy. Ole mnie sklepali we dwóch. Na pewno chcę pomoc ducha. Nie mamy punktów pancerza. Dobra, atakuj, no bo co? A co to daje w ogóle? Zadajesz określoną liczbę ciosów. 7 losowym wrogom. O, fajne. Przyjemne dość. No dobra, pomoc ducha, to na pewno. Wystrzeliwujesz losowy wrogu. O nie. Bardzo niefajne. W sensie byłoby to fajne, gdybym to bardziej przemyślał. Zyskujesz do końca tury 10 punktów pancerza, no to tak. Wystrzeliwujesz losowy wrogów jakieś rzeczy, okej. Okay. Dobieramy dwie strzały, bo why not. Co blok, co blok? Nie ma bloków żadnych, daj mi dwie strzały jeszcze, dziękuję. Goliat. Pewnie. Nie wiem, co tam się wydarzyło. Pomoc ducha, pewnie. Daj mi naciąg. Cyk, cyk, proszę bardzo, dalej. Ała! Pomoc ducha, to na pewno. Zużyłem kartę, która w ogóle nic mi nie daje, okej, nie było pytania. Dobra, udało się. Got him. Zmniejszasz pancerz wszystkich wrogów o 50 punktów na dwie tury, okej. Spoko rzecz. Weźmiemy sobie i... Aha. Dobra, kontynuuj. Pęknięta runa jakaś. Co to daje? W każdej wygranej walce leży 4 punkty zdrowia. O, to fajne jest. To fajne się wydaje przynajmniej. Dzień dobry. Godless heal. Otwórz sklep. O! Odgryziona stopa umożliwia ucieczkę z walki. Nie działa podczas spotkań legendarnych lub związanych z fabułą. Fajne. Dobra, bo świeczka się gasi. Mroczna karczma, dzień dobry. Graj w kości, why not? Nie mamy pieniążków. Nie mamy pieniążków, więc musimy się klepać z nimi. Może tutaj zyskamy jakieś pieniądze. Dzień dobry. Pomoc ducha, pewnie. Nie mamy pancerza, dajcie mi 100 osłony. Dziękuję wam bardzo. Wystrzeliwujesz zadając plus 20% obrażeń. Jolo. Dalej. Au. Ole mi. Ciabnął. Nie mamy punktów pancerza, więc nawet tego nie biorę. Weź zabij tego dziada. Nauczony już jestem i wiem, że ten chłop nie jest wcale taki fajny. Tego ogłuszymy. Tego zabijemy. Tak, dziękuję. A, jeszcze raz możemy coś. Spoko. Chyba. Dalej. Ach, to kosztuje te 3 punkty. Dobra. Na pewno chcę pomoc. I worek strzał. Zyskujesz 10 punktów pancerza. Dobra, daj mi te punkty pancerza, proszę. Czemu tak mało? Co się stało? Ogłuszenie. Okej. No ale... Czemu tak słabo biłem?
Zyskujesz do końca tury. No to dajcie mi ten pancerz, proszę. Na pewno pomoc ducha chcę. No i dwie strzały się przydadzą jak najbardziej. Dawaj wszystko. Atak, atak, atak. Ogień w szopie, węgiel w butach. Jak za darmo, to klepiemy. Nie mamy punktów pancerza, więc trochę słabo. Naciąg. Plus 25% obrażeń. Nie. No dobra, dajmy to. Dajmy to, żeby mieć jakieś te punkty osłony, których żeśmy nie dostali z niewiadomej przyczyny. Nie wiem, o co z tym chodzi. Ale okej. Ała. Strzał. Dziękuję. Dalej. Tworzysz 20 punktów osłony. O, fajne. To kontynuuj. To akurat fajnie mieć w ekwipunku. Ej, bo tam coś jeszcze jest. A my żeśmy to pominęli całkowicie. Ruiny domu. Dzień dobry. Przeszukaj kosztowności. Dziura w podłodze, drzwi po twojej prawej. Rozejrzyj się. Rozejrzyj się. Otrzymujesz bombę dymną. Szkoda. Liczyłem na jakieś pieniądze. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Jak tam zdróbko? Dobierasz jedną dodatkową kartę. Dobra, to tak to zostawimy. Nieprzejednane Finity. Finty. Finty. Nie wiem, co to są finty, ale okej. O, chcę na pewno to. Wystrzeliwujesz w losowych wrogów serię, zadając plus 75% obrażeń. Obrażenia wzrastają o 25% za każdą strzałę, którą masz w ręku. Ogień. Zyskujesz punkt osłony równy punktów pancerza. Nie mamy punktów pancerza. Dalej. Ała. I cały ten mi zszedł, ale... Dobra, pomoc ducha to na pewno. Zestrzeliwujesz w losowych wrogów serię, zadając 50% obrażeń. O. To chcemy to, czy nie chcemy? Chyba nie. Chyba weźmiemy sobie pancerze. Strzał dymny, żeby ogłuszyć wroga. Co ty będziesz robił w ogóle? Wróg zamierza zaatakować wszystkich na polu walki oraz użyć wzmocnienia. Dobra, blokuj. Dziękuję. No i atakujemy, no to... Może się uda... Nie udało się go zabić, szkoda. 7 razy 66%. Aaaa. Pomoc ducha, to na pewno. 25% obrażeń. Na pewno. Ogłuszamy go znowu. Dziadu jakiś. Dalej. A, pomoc ducha, na pewno. Wystrzeliwujesz w losowych wrogów 40% obrażeń. Obrażenia wzrastają za każdą strzałę. Raz, dwa, trzy. No, dobra. Że mieliśmy tylko jednego wroga, no to wiadomo, jak to działa. Fajne. Obrażenia do końca tury, pomoc ducha, pewnie, że tak. To chciałbym zużyć. Dziękuję. Salto, dobierasz jedną kartę manewru, zadajesz jeden cios, 75% obrażeń, przebicie. Zadajesz jeden cios, 100% obrażeń, to chcę. Zyskujemy dzięki temu osłonę. W pierwszej turze walki dobierasz drugą dodatkową strzałę, co turę dobierasz jedną dodatkową strzałę. Pewnie, że tak. Zmniejsza pancerz wszystkich wrogów o 10 punktów, a jeżeli w pancerzu... zwiększa pełne zdrowie o 30. O, to by było nawet lepsze niż to. Czekaj, a to jak jest w broni? Dobieramy dodatkową kartę. No to tak to zostawimy na razie. Kontynuuj, proszę. Dziękuję bardzo. Tu już byliśmy, tam już byliśmy. To w sumie żeśmy... Co to było? Przeklęty uzdrowiciel. Byliśmy, dobra. To idziemy dalej. Dzień dobry. Nie wiem, czy mi się chce z tobą gadać. Czym ty w ogóle jesteś? Zbłąkana istota. Jedźmy dalej może. Dzień dobry. Tracisz kamień milowy. Ja bym chciał się... Leczenie, wzrost obrażeń, albo... Aha.
Rozprosz. Ach, w tych miejscach już byliśmy, dobra. Tu mamy jakiś 100 skarbów, które żeśmy już też odkryli, dobra. Tu mamy zbrojny wędrowiec. Kim jesteś? Siema. Czego potrzebujesz? Jaka wieża? Otrzymujesz jedną z trzech kart, albo usuwasz talię z karty, wymagania. Nie, ja chcę kartę jedną dobrać. Chcę pusty flakon. Składasz w daninie 10 punktów zdrowia. No to świetnie, ale co ja dzięki temu dostaję? Bez sensu. Czekaj, co? Karta tego typu ma różne stany, które się zmienia, odwracając ją. Ale to... Nie chcę. Umożliwia dobieranie strzał za energię lub ładunki. Draw four arrows. Deal one hit for 20... Deal one hit for obrażenia, Clave. Dobra, to ja bym chciał... rykoszet czy to... Nie, no dobieramy 4 strzały, no w sumie bardziej sensowne jest. Dzięki wielkie. To idziemy szukać jakiejś wieży, tak? Czekajcie, a... J. Bestiariusz, frakcje, BN, świat, bohaterowie, nie. Czekajcie, jak to się... O, świecasz! Cześć! O, hello! It's good to see you. I'm looking for components that could make my candles best... Wybierz coś tam. Wszystkie przedmioty odpędzające dziw działają dwa razy dłużej. O kurde. Ale sztos. Wolałbym to na przywoływaczu tak szczerze mieć takie boosty na starcie, ale no też świetnie, dobra. Co my tu mamy? Nieczysta siła. Zmniejsz punkty pancerza wszystkich wrogów o 25. Dobierasz jedną dodatkową kartę, jeżeli tego nie użyjemy. Dobra, użyjmy to. Nie. Strzał. Okej, to zwykły. Dobra, pomoc tego dziada. Zyskujesz punkty osłony równie. Punkty... Nie mamy pancerza. Dobra, to ja bym chciał to. Chciałbym się przede wszystkim uleczyć. Bo coś tak średnio to wygląda. Ogłuszyć tego chłopa. No i zabić trzeba tego chłopa. Dalej. Worek strzał. O kurde. Daj pomoc ducha jeszcze. O, żartujesz. Świetna walka, wszystko za darmo. Dalej. Fajnie. Jak masz co najmniej 25 punktów pancerza, odzyskujesz osłonę. Nie mamy punktów pancerza, więc trochę lipa. Daj mi punkty pancerza. Daj mi pomoc ducha. Dlaczego te obrażenia się zmniejszyły? Co jest grane? Wystrzeliwujemy te pociski. Bo czemu nie? I dawaj od razu to. Dalej. A pomoc ducha, pewnie. Czekaj, czy my mamy... Nie mamy punktów pancerza, to nie chcę. Ogień. No i... A, daj worek strzał. No kurde, serio? Nie pykło? Dziękuję.
Składasz Danie 10 punktów zdrowia, zyskujesz 1 punkt energii, ale bez sensu. W miejscu na runę broni. W pierwszej turze walki dobierasz... A, to mamy to. Dobra, to jeszcze jedna taka i będziemy mogli sobie ją ulepszyć. Szkoda, że te runy właśnie nie przechodzą, kurczę, wyżej, czy też dalej. Dzień dobry. Czy mam przyjemność? Nie mamy przyjemności. Dzień dobry, dzień dobry. Daj pomoc, no, oczywiście, że tak. Kosztuje to 2 ładunki, więc... Zyskujesz punkty pan... Nie mamy punktów pancerza, kurczę. Dobra, daj mi to. Teraz tak, ten po zabiciu będzie nam dawać te bezużyteczne karty, więc na razie sobie poczekajmy może do końca. Dobra, daj mi 4 karty w takim razie. Ubijmy tego dziada. Ubijmy tego dziada na pewno. Ogłuszmy go. Dziękuję. Zabijmy tego. No właśnie, no. Przy śmierci zarażeńca straci 1% pełnego zdrowia. Rosnący koszt. No niezbyt fajne, niezbyt fajne. Dalej. Pomoc ducha. Trzeba to jakoś tak ogarnąć, żeby kurczego od razu sklepać. Zyskujesz punkty... Nie, nie mamy punktów. Losowych wrogów. Punkty osłony nie mamy. No dobra. Dobra, na szczęście się udało. Przywraca 30 punktów zdrowia, super. Super, super, bo akurat nam tego brakowało. Dobra, to czekajcie, to... Daj mi ekwipunek i... Możemy tego użyć już? Możemy, super. Dobra, wygłodniały więzień, hej. Fragments. He doesn't greet you as you approach. He does not speak. Suddenly he grabs a sword, but you feel no threat in his movements. He makes a gesture. Poćwicz. Duch walki. W każdej turze zyskujesz 5% obrażeń. Wow. Podczas walki co 10 cios zadajesz podwójnie. Zwiększa swoje obrażenia. To jest super. Na tego chłopa to jest świetne. Dobra, bo... Dobra, tu jest jakiś tron. Też bym chciał go sprawdzić. Się skończy na tym, że po raz pierwszy obejrzymy całą mapę. Pomoc ducha, to na pewno. Strzał osłaniający, pewnie. Zyskaliśmy dzięki temu punkty osłony, spoko. Serię obrażeń, to może jeszcze nie, czekaj, zyskujesz... O, nie mamy punktów pancerza, więc na razie sobie to olejemy. Jeden, dwa, trzy. Dobra, grać strzał, elo. Dalej. Ała. Zadaj mu obrażenia, dziękuję. Jeżeli masz co najmniej punkty pancerza... Nie mamy punktów pancerza, cholerka. Daj mi strzały, proszę. Dziękuję. I daj mi jeszcze ducha. Jeden, dwa, trzy. I w sumie duch się nie przydał aż tak bardzo. Dziękuję. Dalej. Co to za miejsce? Ołtarz Wszechmatki. O, dzień dobry. Only 4 would reach the island, and only 1 or 2 would survive the first year. The shrine has faint traces of power lingering in the air. Czego poszukuje? Odpraw rytuał, popraw błogosławieństwo. Kradnij kapliczkę. Wiesz co? A ja bym chciał odprawić rytuał. Strange power rising around you. Is that a faint... Poproś o błogosławieństwo. Aha, wymaga monet. To odejdź. Wrócimy tu jeszcze. O, tu jest jakiś chłopek. Dzień dobry. Na drogę chciałem spytać. Szukam wieży. Z księżniczką czy coś. Dzień dobry. O, plus 25% obrażeń, no pewnie.
No i bijemy którego chłopa? Czekaj, ten jest efekt nieznany, on się będzie gromadził przez dwie tury, także spoko. Myślę, że tego dziada trzeba ubić, on ma wyższy damage. Jasne, daj mi karty dodatkowe. Pewnie, panie. Dobra. Tego ogłuszymy. Dla zasady. Nie dało się ogłuszyć, panie. Ojoj. Pomoc ducha, to na pewno. Daj mi jeszcze to. Nie mamy pancerza, nie mamy pancerza, nie mamy pancerza, trochę lipa. Dobra, ciężkie bombardowanie, to może jeszcze nie. Ała. Pomoc ducha, na pewno. Czekaj, co to daje? Plus 100% obrażeń, jeżeli nie użyjemy tej karty. O. Dobra, dobra. Wystrzeliwujesz losowych wrogów serię ciosu. Wystrzeliwujesz serię zadając 150% obrażeń. Dobra. Dobre. Fajne. Tworzysz 20 punktów osłony. Spoko, czyli drugie już takie. Sztos. Wybierz nową kartę. Dobierasz jedną, dobierasz 0 sztuk karty służba strzał i zyskujesz 0 punktów osłony. Jeden strzał jest strzał. Co? O! 10 punktów osłony za każde dwa ładunki super zdolności. Jakieś dziwne. Dobierasz jedną kartę dobijający strzał. Zadajesz jeden cios 200% obrażeń. Zadajesz jeden cios, 75% obrażeń. A w sumie? W sumie to nie takie głupie. Dobra, pęknięcie jakieś, coś tam. Zwiększa obrażenia o 2 punkty, jeżeli jest w broni, a jeżeli w zbroi, pod koniec swojej tury zadajesz wszystkim wrogom jeden cios, 4 punkty obrażeń. Nie. Taka serunka. Myślę, że ona będzie spoko, jak będzie ulepszona. Dzień dobry, Flecisto. Odejdź. Czemu za każdym razem tutaj jesteś? Nie masz co robić z życiem, czy co? A, dzień dobry! Pomoc ducha, pewnie, że tak. No co, no strzał. No na pewno, że strzał. Daj mi jeszcze dodatkowe strzały, bo czemu nie? Jeden, dwa, daj mi dodatkową strzałę. Proszę, 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 proszę. Kurde, liczyłem, że go zabijemy w tej turze jednej. A, strzel. Dziękuję. Niby żadne wyzwanie, ale generalnie liczyłem, że się uda. Ty, no ale mamy już wszystko ogarnięte chyba tutaj. Z każdym żeśmy wrogiem chyba walczyli, prawda? Nie, tam jest jeszcze ktoś, kogo żeśmy pominęli całkowicie, przepraszam najmocniej, nie wiem czemu tak wyszło. Znowu w życiu mi nie wyszło. Dzień dobry. Pomoc ducha, oczywiście, że tak. Zyskujesz 100% obrażeń do końca tury. Nic mi nie da pancerza i to jest już lipa. Dobra, weź go zdebuffuj. O, nieczysta siła, nie użyjemy tego, nie ma takiej możliwości nawet. Weź tego chłopa od razu ubij. Dobra. Nie mamy punktów pancerza. Mamy minus 25 punktów pancerza. O Jezu, niedobrze. A nie, ja użyłem tej karty jednej, której nie chciałem używać. O nie. Dobra, daj mi pomoc. Czemu cały czas dostajemy ten badziew? Hmm.
Niedobrze. Dobra, daj mi 4 karty, proszę. Weź go od razu zdebuffuj. O, zyskujesz punkt osłony. Dobieramy strzały. Niestety, lepsza opcja. Dalej. Au. Au. Pomoc ducha, pewnie. Osłona zawsze na propsie. Proszę bardzo. Cyk, cyk. Kolejny umarł. Dobierasz trzy strzały. Bardzo spoko. Ogłuszenie od razu. No i strzelaj. Dziękuję. Dalej. To jest taki mocniejszy przeciwnik troszeczkę z tego co zauważyłem. Dobierasz 2 karty słaby strzał i zyskujesz... Czekaj, to zaraz. Daj mi jeszcze to. No i tak. Żebyśmy więcej tych punktów kurczę zdobyli. Nie możemy! O nie! Ała! Dobierz... Dobierasz 4 dodatkowe karty. Do końca walki zmniejszone pancerz wszystkich wrogów o 50. Weź to aktywuj, proszę. Nie mamy punktów pancerza, więc trochę lipa. Dobra, naciąg damy. Nie mamy nawet żyćka, żeby się uleczyć. Dobra, użyj. Zmniejszasz pancerz wszystkich wrogów. O! Użyj. To już wygląda całkiem spoko. Dobra. Od razu go tutaj zdebuffować. Proszę bardzo. Ja bym bardzo chciał tą... Są, o. Że dobieramy strzały z tych słabych. O, widzisz. No i tutaj już można się bawić teraz. No, zyskujesz 15 punktów osłony. Proszę bardzo. Po zabiciu go generalnie chyba powinniśmy już... Tak, skończyć tę walkę. No właśnie. Kontynuuj. Strażnik skarbu. A, tu już mieliśmy. O, zbierz. Odblokowujesz nowe miejsce na runę pancerza. O, chcę to. Tam. To czekajcie, to w takim razie jak tu runy jest. Jej. Wszystkim wrogom zadajemy dodatkowy cios. Proszę bardzo. No i... A właśnie, ty, tutaj zadania były. Runy? Zadania. Są. O, widzisz. Oczyszczający ogień. Nie udało ci się dowiedzieć wszystkiego podczas spotkania z łucznikiem. Spróbuj go odnaleźć ponownie. Może tym razem poznasz całą jego historię. Ostatni żywi kochankowie. Czekaj, dobre wieści. Drugi strażnik. Drugi strażnik jest gdzieś na drodze dostępnej w wiosce po tym, jak udało ci się pokonać kamiennego golema. Wiesz, że musisz zachować ostrożność. Śmierć oznaczałaby ponowną walkę z pierwszym strażnikiem. O nie! O nie! To trzeba... O kurde. To czyli, że można mapę jednak odtworzyć. Dobrze wiedzieć. Dzień dobry. Pomoc ducha, na pewno. Poproszę. Weź tego użyj od razu. Dziękuję. Nie mamy punktów pancerza? Trochę przyps. Dzień dobry. Aha, przekierowanie, no tak, zapomniałem. Dobra. Nie ma sensu w takim razie w tego dziada nawet uderzać. Punkty osłony, nie mamy punktów osłony, ale możemy sobie aktywować słabe strzały, proszę bardzo. Dalej. Dobrze jest.
Dobierasz dwie dodatkowe karty, albo do końca walki zmniejszasz punkty pancerza wszystkich wrogów o 25 punktów. Nie aktywujemy tego. Myślę, że nie. Weź od razu go omdlij. Zadajesz jeden cios. Na pewno chce pomoc. Punkty osłony, 100% obrażeń. O, nie chcę tracić tych punktów pancerza. I teraz jak on jest omdlony... Nie da się? Serio? Byłem przekonany, że jak on jest omdlony, to możemy... Już kurczę, bezpośrednio w niego klepać. Tu widzę lipa. Dobra, dalej. Dwie dodatkowe karty. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Proszę na szybko mi tu pokazać, co dostaniemy. Pomoc na pewno chcę. Dobierasz dwie strzały albo cztery. No kurde, no to pytasz dzika, czy... No, robi w lesie. Ogłuszamy. Proszę bardzo, ogłuszonko. Możemy dobrać sobie kolejne dwie strzały. Proszę bardzo. No i co? No to lecimy. 1, 2, 3, 4, 5 i proszę bardzo, nie stać już nas na to, no nie. Ale moglibyśmy, nie, jeszcze tego nie użyjemy, bo teraz mamy jakiś debuff. Strzał dymny, pewnie, ogłusz go od razu. Daj mi pomoc. Dobierasz 3 karty, słaby strzał, pewnie. Proszę bardzo, dalej. Chłop jest dosyć mocny, tak naprawdę. O, strzał dymny, proszę bardzo. Daj mi to. Na farcie, bo na farcie, ale jest. Kurde, mogłem wziąć to, zanim zacząłem strzelać. Ale bez sens, trochę zepsułem. Nawet bardzo bym powiedział. Dobra, daj pomoc. Daj worek strzał, proszę ja ciebie. Zyskujesz punkt osłony, nie? Do końca tury zmniejszasz obrażenia wszystkich wrogów. Mamy strzał dymny? Mamy strzał dymny, to niepotrzebne jest. A jeżeli nie, zmniejsza koszt jednej karty. O, widzisz. Dobierasz dwie. Myślę, że i tak skończymy tę walkę zaraz. O, tak myślałem. Możesz uzyskać pomoc prajelenia lub umrzeć. O! Kontynuuj. Wygląda fajnie. Ciekawe jak jest w rzeczywistości. No ogólnie to mamy chyba wszystko już ogarnięte tutaj. Także nowe przedmioty, uj. No wiem, ale... Mroczna karczma. Odpocznij, wymagania 100 i otrzymuj żyćko. O, spoczko. Ktoś wypowiada te same słowa co wczoraj, inny właśnie spada pod stół dokładnie tak samo jak wczoraj, ja przyjaciele śmieją się z niego tak samo. Czy takie zaklęcie? Stary kanciarz ze mnie, tak czy inaczej, to ostatnia chwila tych ludzi, moja też, zanim nasza wioska została pochłonięta. A. He pauses his solitaire game for a moment. And you notice the reality around you slowly changing. People start moving slower. Their skin, he starts playing his game again. A to on ich utrzymuje grając. Kurde, czekaj. Zamierzasz zawsze utrzymywać ich w ten sposób przy życiu? Czemu po prostu nie przestaniesz? Albo czy nie jesteś tym wszystkim zmęczony? Kurde, wiem o co chodzi, ale generalnie... zemrzesz to zawsze utrzymać w ten sposób przy życiu? Jasne, że ci pomogę, jeżeli będę mógł. You watch the same scene unfolding again. People losing color. The place is empty. As you start walking towards the door. Look, I need to tell you. I didn't expect that. Before you have a chance to say anything. No, this feels good. I haven't been this full of energy and life. But you know what's best? I can see one thing I know. For example,
is that you have a village, and I'm pretty sure you hate the fact that you d- no worries. I'll settle in no time. O kurde. Nie wiedziałem, że się uda. Kim ty jesteś? Przeklęty uzdrowiciel. Cześć, otwórz sklep. Daj mi... Dziękuję. Potrzebowałem mikstury leczenia. Dziękuję ci bardzo. Tak na wszelki wypadek. Dobra, mamy bossa, mamy... Ty, boss, obiekt. Byliśmy. Wioska. Do wioski nie możemy wrócić. Kamień milowy, skarb, byliśmy. Pozostaje nam jedynie walka z bossem, ale kurczę, my jej nie wygramy, nie ma opcji. Tark? Ach tak, to jest to, dobra. No dobra, to pozostaje nam walka z bossem, no bo... Pokonaj drugą z bestii dziwu, dzień dobry. Nie wiem, czy damy radę. Wątpię, szczerze powiedziawszy. Ale zobaczymy. Dobra, co ty robisz? Wróg zamierza użyć osłabienia. Wróg przygotowuje atak specjalny. Kurczę, pieczone. No, nie damy rady, nie ma opcji. Przekierowanie. Kurde. Strzał dymny. Dobra, udało się go uszyć. Czekaj, to co to daje? Daj mi cztery karty, proszę. Będę wdzięczny. O! Dalej. Oj, dostaniemy bęcki, coś czuję. Jestem dobrej myśli, ale dostaniemy bęcki jak nic. Daj mi proszę jeszcze pomoc. Dzięki. No to lecimy. Strzał. Strzał dymny. Strzał. Myślę, że tu przywoływacz by się przydał. Do tego rodzaju walkę. Kurde, nie mamy strzału dymnego. Nie dobrze. Dobierasz trzy sztuki karty. Słaby strzał. Dobra. Ciężkie bombardowanie. Co tu się wydarzyło w ogóle? Dalej. Nie podobało mi się to w ogóle. Naciąg plus 25% obrażeń, pewnie. Gorzej, że kurde nie mamy tego. Ogłuszenia na niego. O kurde, o kurde. Ojej. Strzał z cienia, daj. Za darmo. Nie mamy punktów pancerza. Zyskujesz coś tam, to nie. Nie mamy punktów osłony, cholerka. Dobra, do tego jeszcze możemy troszeczkę osłabić. No, rykła śmierć nas czeka i to tak srogo bym powiedział. No dobra, ataku tym, co mamy. A, wszystko idzie przekierowanie na niego. Bez sensu. Nie podoba mi się to. Dawaj strzał dymny na tego pazia. O nie, nie, niepotrzebnie to zrobiłem, ale okej. No dobra, no. Może przeżyj... No nie wiem. Ty, może damy radę. Ulecz się dalej. Kurczę. Dobierasz strzał. Tak, 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 proszę. Dobierasz dwie sztuki strzał.
No pewnie. Osłona, osłona, to już jest lipa. Ej, a my tu możemy przecież do końca tury zmniejszyć obrażenia wszystkich uczestników. Czekaj, bo on jest ogłuszony, to nie ma sensu teraz tego używać. Może po tym mapie. Jak uda się wytrzymać jeszcze trochę, to chciałbym na pewno... Dobra, użyj. Strzał, strzał, naciąg. Daj naciąg. Ogłuszenie, oczywiście, że tak. Chyba nie, mamy jakiś debuff. I chyba go nie chcę na razie używać. Ała. Co my tu mamy? Nie mamy punktów pancerza. Osłona, osłona, osłona. No i już jest lipo. Składasz daninie 10 punktów zdrowia, otrzymujesz punkt energii. Nie. Możesz uzyskać pomoc prajalenia lub umrzeć. Pokaż mi to, co to daje. Ja chciałem pomóc prajalenia, a nie umrzeć. Boże, jak ja to zepsułem w ogóle. O nie. Oj, przepraszam. Normalnie jest mi smutno. Co my dostaniemy? Jeżeli skończysz turę, nie zadawszy ani jednego ciosu, w następnej turze zyskujesz premię 100% obrażeń. Każdy cios ma 5% szansy na osłabienie. Oje. Nowa klasa, tropiciel, dobra. No i dobrze, moi drodzy, jeżeli chodzi o tropiciela, to zajmiemy się rozgrywką nim w następnym odcinku. Także to byłoby na tyle. Ja mam nadzieję, że wam się podobało. Grał z wami Avres. Trzymajcie się i do następnego. Hej!